Dzisiaj tematem są mole, nie głośnik. Chociaż głośnik naprawiłem, ale głośnik nie jest tutaj istotny. Powiem wam jedno, jeżeli macie mole w domu, to się ich nigdy w życiu nie pozbędziecie. Powiem wam dlaczego. Otwieram sobie głośnik, ten tutaj, i te są takie zaślepki z obu stron, takie srebrzyste, nie? I patrzcie. I kto tu sobie śpi? O, trzeba nastawić znowu ostrość. I kto tu sobie śpi? Pan Mol. Patrzcie, o. I on tu sobie śpi i na wiosnę ma zamiar wyjść. I tak zawsze robią. I pomimo tego, że w zimę nie macie moli, ja też w zimę nie mam, bo ich nie widzę, bo oni sobie śpią. I to w takich zakanarkach, że nawet jak całą żywność wywalicie z chaty, to sami widzicie, że one takie miejsca sobie znajdą, że nigdy w życiu do nich wy nie dotrzecie, bo to trzeba... kto rozkręca głośniki? No mało kto rozkręca głośniki, żeby się moli pozbyć, nie? Widzicie, a one tutaj sobie śpią. Także molek, idziemy zaraz na dwór. Nie? No i na tym to polega. Chciałem wam pokazać, że to jest taka plaga, że tu tego, że nie da rady. A głośnik, jeżeli ktoś naprawia taki głośnik, jeżeli się komuś popsuł, to powiem wam, jest trochę zabawy przy rozkręcaniu. Nie jest łatwo go rozkręcić, bo jak tu widzicie, w ogóle nie ma żadnych śrubek na zewnątrz. Trzeba tą gumę zwalić. Po pierwsze, to wszystko trzeba pozwalać gumę tą. I to jest taka chińszczyzna, ale w sumie jest dobry głośnik. Ten Soundblaster Roar, ale do odkręcania jest kiepski. A ja się teraz zajmuję molem.